Cześć Mrozpijacze, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Co mi się na winie, w którym omawiamy ciekawe wina z dyskontów i marketów. I tym razem wino naprawdę ciekawe, wino, które w pewnym sensie łamie pewne konwenanse. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Otóż na pewno wielu z Was, winospijacze, kojarzy odmianę Malbec. No i z czym ona Wam się kojarzy? No raczej z winami czerwonymi. Tutaj natomiast macie Malbec, ale jest to wino białe. No i możecie się zastanawiać, czy to jest jakaś inna odmiana, czy tutaj napis White Malbec oznacza, że to jest inna odmiana Malbec biała, z której zrobione jest to wino. Otóż nie, nie jest tak, ale zanim Wam powiem, o co w tym wszystkim chodzi, to pamiętajcie, żeby od razu polubić film, bo później możecie zapomnieć. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i mam do Was jedną prośbę. Żeby algorytm trochę bardziej mnie polubił, dajcie komentarz, bo to jest bardzo istotne. I tym razem proszę Was o prosty komentarz. Argentyna. Dlaczego? Dlatego, że właśnie z Argentyny to wino pochodzi. Zanim jeszcze przejdę do wina, to jeszcze jedna sprawa. Otóż chciałbym podziękować za inspirację co do sięgnięcia do tego, po to wino Jackowi, a przy okazji pozdrawiam Joannę i Jacka z Krakowa. To są tacy bardzo regularnie oglądający i komentujący winospijacze, także pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego. I dzięki za polecajkę tego wina. Wino można kupić w Biedronce i ono kosztuje 2 dychy. I powiem Wam, że jest to taki moment, kiedy no, muszę pochwalić Biedronkę, no bo temat win białych, zrobionych z odmian czerwonych, nie jest często spotykany w sklepach typu markety i dyskonty. Także tym bardziej jestem pod wrażeniem, że tego typu wino się w Biedronce akurat znalazło. I już Wam tłumaczę, na czym polega cały fenomen tego wina. Otóż, żeby zrobić czerwone wino, potrzebujecie tak naprawdę skórek winogron. Dlatego, że barwnik, który jest odpowiedzialny za barwę czerwonego wina, znajduje się właśnie w skórkach. Jak weźmiecie taką ciemną odmianę winogron, czy taką jagodę winogron i ją rozetniecie, to w ogromnej większości przypadków sam miąższ, który jest w środku, jest jasny. Więc po to, żeby wino nabrało czerwonego koloru, to do tego wyciśniętego soku z miąższu, który jest jasny, trzeba dodać skórek winogronowych, w których mieści się barwnik. I taki proces nazywa się maceracją i on właśnie odpowiada za to, żeby między innymi barwniki do takiego wyciśniętego soku się przedostały, czego efektem jest wino czerwone. Tutaj wzięto odmianę Malbec i wyciśnięto sok, który jest jasny, ale od razu później oddzielono go od reszty tych wytłoczeń, czyli od tych skórek winogronowych, czyli krótko mówiąc nie przeprowadzono procesu maceracji, a zatem z czerwonej odmiany winorośli macie białe wino. Ciekawa koncepcja. Nie jest to koncepcja jakoś nieznana, czy jakoś super rzadko spotykana, no ale na pewno jest to jakiś promil, tylko promil win, które są dostępne no, wiecie, w sklepach, także wydaje mi się, że tym bardziej po to wino warto sięgnąć jako taka ciekawostka w świecie winiarskim. Ok, teraz tak, powiedziałem Wam, że jest to wino, które pochodzi z Argentyny, no i tutaj nic dziwnego, że akurat argentyńskie wino z odmiany Malbec Wam prezentuję, dlatego że Argentyna jest najbardziej znanym takim producentem odmiany Malbec. Sama odmiana Malbec pochodzi z Francji. Jest to jedna z klasycznych odmian w takiej mieszance bordowskiej. No ale Argentyna to jest taka w tej chwili nowa ojczyzna Malbeka i tamto winiarstwo tym się właśnie szczyci, że Malbeki robi często fenomenalne. To jest wino, które jest zrobione przez taką winnicę, no może nie winnicę, ale taką firmę, która się nazywa Finca Las Moras i gdybyście chcieli, to mają dosyć mocno rozbudowaną stronę internetową, która o różnych liniach ich win mówi. Także możecie sobie tego producenta zgooglować. To jest wino, które pochodzi z regionu Mendoza, czyli takiego też, można powiedzieć, najbardziej znanego regionu winierskiego w Argentynie, czyli klasyka tutaj goni klasykę. No gdyby nie to, że jest to białe wino z czerwonych odmian, winorośli, z czerwonej odmiany. I teraz w pewnym sensie można powiedzieć, że ta nazwa Dada, która nawiązuje do dadaistów, czyli do takiego nurtu, który no, też właśnie burzył konwenanse, być może właśnie dlatego to wino tak jest nazwane. Z innych ciekawych informacji na etykiecie możecie wyczytać, że jest to wino białe półwytrawne i że ma 12% alkoholu. No i właściwie, jeżeli chodzi o teorię, to
chyba tyle mam Wam do powiedzenia. No jestem ciekawa tego wina, właśnie nie powiedziałem, bo ja tego wina nie próbowałem jeszcze. Ja to wino kupiłem, zainspirowany tą polecajką. No jestem bardzo ciekawy jak ono wypadnie w teście. No bo mówię, rzadko spotyka się tego typu wina w dyskontach i w marketach, także jest to moim zdaniem ciekawa okazja, żeby poznać ciekawe wino. Wino na zakrętkę. Dobra, poleję sobie taką porcję, na razie dosyć niewielką. Wino prezentuje się dobrze, jest bardzo jasne, no, z lekkimi złotymi refleksami, ale raczej w taką jasną stronę mocy uderza. Na pewno jest klarowne. No jestem niezwykle ciekawa aromatu tego wina, no bo to jest coś, wiecie, to jest coś takiego, co może łączyć ze sobą rzeczywiście charakter win białych, no ale odmiana jest czerwona, więc powinno tutaj być naprawdę ciekawie. No i jest. No, muszę wam powiedzieć, że bardzo ciekawy aromat. Przede wszystkim jest dosyć mocny, w tym sensie, że jest taki intensywny, to dobrze. Czuć owoce, czuć dużo owoców różnych. Trochę tropiku, trochę cytrusów, ale trochę też takich bardziej naszych, w cudzysłowie owoców. Czyli taki trochę aromat jabłkowy, trochę... Może też taki brzoskwiniowo-morelowy, no ale muszę Wam powiedzieć, że jest przyjemny. Czuć, wydaje mi się, też taką lekką słodkawość, czyli ta półwytrawność tutaj jest zauważalna już w aromacie. No i rzeczywiście po jakimś czasie wchodzą tutaj owoce czerwone, ale takie owoce delikatne czerwone, takie... malinowe, takie owoce leśne, może nie leśne, porzeczkowo-malinowe. Myślę, że ta malina tutaj jest takim łącznikiem właśnie między światem win białych, a jednak tym, że jest to odmiana czerwona. Więc ładnie pachnie, jest zachęcające, jest dosyć takie rześkie. No dobra, spróbujmy. No, ciekawe wino. Powiem wam, naprawdę ciekawe wino. I teraz może zacznijmy od tego. Jest silny fundament wina białego. Kwasowość mimo wszystko dosyć wysoka, jak na wino półwytrawne. Powiedziałbym, że to jest takie wino może półwytrawne, ale jeżeli to w takim bardzo początkowym stadium, w tym sensie przy tej jakby dolnej, początkowej granicy, ale jest bardzo dzięki temu rześkie, żywe, takie owocowe, kwasowe, przyjemne, takie odświeżające. No dużo się tutaj dzieje. Trochę cytrusowe w smaku, trochę też takiego rześkiego jabłka, czyli wszystko się zgadza z tym, co wyczułem w aromacie. Ta malina teraz jest moim zdaniem coraz bardziej intensywna. Ale co ciekawe, tak jak później w aromacie pojawiają się te aromaty malinowe, to teraz w smaku po jakimś czasie też pojawiają się aromaty właśnie takie czerwone. I powiem wam szczerze, że przez to wino smakuje trochę jak wino różowe. Trochę. Zeszły odcinek na kanale Co Myślę na Winie był właśnie poświęcony winu różowemu i tutaj są pewne koneksje. Gdybym dostał to wino w ślepym teście, w takim czarnym kieliszku, w którym kompletnie nie wiecie, co pijecie, albo nie wiecie, co jest w środku, to być może obstawiłbym, że jest to wino różowe. Czyli no, powiem wam, że no, jest to ciekawa koncepcja i wino dowozi tę taką ciekawostkę, której możecie od tego wina oczekiwać. Więc jest to ciekawe połączenie
białego i czerwonego wina. Efektem jest coś w stylu, moim zdaniem, wina trochę różowego. Ale powiem Wam szczerze, że najważniejsze, bo już nieważne, czy to jest bardziej wino różowe, czy bardziej białe, czy na ile ta czerwień Malbeka tutaj wchodzi w grę, najważniejsze, że jest to wino bardzo przyjemne w piciu. Więc jeżeli szukacie czegoś rześkiego, czegoś owocowego, czegoś odświeżającego za dwie dychy, a przy okazji chcecie liznąć takiego ciekawego podejścia do robienia wina, no to wydaje mi się, że to propozycja z Biedronki jest warta zauważenia. Jestem też ciekawy, na ile jest to oferta stała, czyli na ile to wino się utrzyma w Biedronce. Tak dla porządku powiem Wam, że my to nagrywamy na początku lutego 2024 roku. Więc jeżeli ktoś trafi na ten film za kilka miesięcy, no to nie obiecuję, że to wino jeszcze będzie na rynku. Niemniej jednak mam nadzieję, że nawet jeżeli ta partia, która w tej chwili została do Biedronki dostarczona, zniknie, no to to wino będzie powtarzane co jakiś czas jako taka, wiecie, taka in-outowa oferta, która się po prostu pojawia w momencie, kiedy na przykład nowe roczniki tego wina są dostępne. Powiem Wam w ogóle, że ten producent to jest taki dosyć prężny producent, duży, i ta seria Dada to jest w ogóle seria, która ma w swoim portfolio kilka win. Widziałem też na stronie internetowej klasyczne Malbeki czerwone w różnych wersjach, też chyba wino różowe z Malbeka, także no jest to być może też początek jakiegoś takiego dłuższego romansu Biedronki i tej firmy, więc niewykluczone, że też inne wina Dada się pojawią w jej ofercie. No powiem Wam tak, wino, tutaj jeszcze może parę słów odnośnie tego, jak można je wykorzystać, jeżeli chodzi o kulinaria. Traktujcie to wino jak typowe wino białe lub ewentualnie różowe, czyli delikatniejsze potrawy, ryby, owoce morza, jakieś historie wegetariańsko-sałatkowe. Wydaje mi się, że idealnie to wino się z takim czymś połączy. Sushi, pamiętajcie przy okazji sushi o tym winie, bo jednak te takie czerwonawo-malinowe aromaty, myślę, że tutaj też mogą się fajnie z sushi połączyć. Ciekawe wino, przyjemne wino, które moim zdaniem nawet może być traktowane jako taki drink. Ja bym nie miał oporów, żeby do takiego wino takie należy do szklanki, dodać sobie parę kostek lodu. Naprawdę. Też łamcie konwenanse, jeżeli chodzi o picie wina, bo nie ma w tym nic złego. No dobra, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby dać komentarz Argentyna, pamiętajcie o tym, żeby polubić film, pamiętajcie o tym, że kanał można subskrybować. Jeszcze raz pozdrawiam Joannę i Jacka z Krakowa. Trzymajcie się i komentujcie dalej, tak jak to robicie, i oglądajcie. Mam nadzieję, że zostaniecie z kanałem Co mi się nawinie na długo. I teraz tak, ogłoszenia takie techniczne. Za tydzień znowu przerwa na kanale Co mi się nawinie, dlatego że czeka mnie wyjazd. I teraz tak, polecam mojego Instagrama, szczególnie jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tematyką toskańską, dlatego że od 14 do 20 lutego będę spędzał czas w Toskanii, pijąc tamtejsze wina, i na pewno mój Instagram nie zostanie wobec tego obojętny, więc będę tam pewnie rzucał różne ciekawe treści związane z winami z Toskanii, no i z Toskanią samą jako taką, bo też jest całkiem przyjemnym miejscem. I ogólnie polecam Wam Instagrama, bo jest to miejsce, w którym zazwyczaj, nie zazwyczaj, tylko zawsze informuję o tym, jakie są plany na kanale Co mi się nawinie, o czym będą odcinki, czy będą odcinki, bo ostatnio niestety parę przerw się musiało zdarzyć z różnych względów. No ale jeżeli chcecie być na bieżąco, no to pod spodem, pod filmem jest odnośnik do mojego Instagrama, także polecam, żebyście go śledzili. No dobra, mam nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy. Komentujcie, dawajcie znać, co myślicie o takiej koncepcji, czy spróbowaliście tego wina, czy spróbujecie. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie, co o nim myślicie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych tygodniach na kanale Co mi się nawinie, i zrobię coś, czego już dawno nie robiłem. Wszyscy żyją. Trzymajcie się. Cześć.